armię świata Defense 24. W dzisiejszym odcinku Armii Świata po raz pierwszy przyjrzymy się Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Współczesne Chiny to dzisiaj jedna z największych gospodarek na świecie. Ich produkt narodowy brutto w 2022 roku sięgnął 18,3 miliarda dolarów, a ludność tego państwa to dzisiaj 1 miliard 410 milionów obywateli. Obecnie pojawiają się informacje, że chińska prosperity jest jednak zagrożona, a rozwój gospodarczy zwalnia. Nałożyć się na tym mają w najbliższej przyszłości problemy demograficzne, wynikające z zakończonej dopiero niedawno polityki jednego dziecka. Komunistyczna partia Chin stara się wszystkimi środkami przygotować na ten kryzys, inwestując ogromne środki w nowoczesne technologie i siły zbrojne. Środki te nie są wydawane bezmyślnie. Chiny, gdzie mogą, pozyskują licencje i same prowadzą badania naukowe, uzyskując kolejne kompetencje. Dzięki temu miażdżąca większość Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej jest dzisiaj wyposażona w sprzęt własnej produkcji, co oznacza niezależność, ale także niższe ceny. Budżet obronny HRL wyniósł w 2022 roku równowartość 242 miliardów dolarów, co stawia to państwo tylko poza Stanami Zjednoczonymi i znacznie przed kolejnymi światowymi mocarstwami. Pieniądze te są inwestowane w dużej mierze w marynarkę wojenną, której modernizacja była najbardziej okrzyczana w mediach, głównie z powodu budowy lotniskowców i ciężkich niszczycieli. Dużo mówi się też na przykład o chińskim programie kosmicznym. Ogromne postępy poczyniono jednak także w innych rodzajach sił zbrojnych, w tym w siłach powietrznych, które dzisiaj śmiało można uznać za drugie na świecie. Nie tylko pod względem liczebności, ale także poziomu technicznego. W chińskich siłach zbrojnych służy dzisiaj 2 miliony 35 tysięcy ludzi, z czego w samych siłach powietrznych 400 tysięcy. Pod naczelne dowództwo sił powietrznych podlega 5 dowództw odpowiedzialnych za teatry: centralny, południowy, północny, wschodni i zachodni. Podlegają im w niemal wszystkich przypadkach po 2 bazy lotnictwa taktycznego, poza okręgiem zachodnim, który posiada takich baz 3. Pod każdą z baz podlegają z kolei rozśrodkowane brygady lotnictwa myśliwskiego, myśliwsko-szturmowego bądź szturmowego. Chińska brygada lotnicza jest uważana mniej więcej za odpowiednik amerykańskiego skrzydła lotnictwa bojowego i liczy średnio około 40 samolotów. Co ciekawe, brygady nie są podzielone już na mniejsze jednostki, takie jak pułki czy eskadry. Są to więc wielkie i liczne związki bojowe, które czasami posiadają nawet po 2 typy wykorzystywanych maszyn bojowych. Inaczej jest w przypadku nielicznych już ocalałych po reformach dywizjach lotniczych. Te bowiem są zwykle podzielone na 2 lub 3 pułki. Oprócz tego pod dowództwo poszczególnych teatrów podlegają także dywizje samolotów bombowych i transportowych, a także samodzielne brygady transportowo-ratownicze i różnego rodzaju brygady specjalne, w tym na przykład bezzałogowców, rozpoznawcze czy tankowania powietrznego. Pod dowództwo Centralnego Teatru Działań z siedzibą w stołecznym Beijing podlegają bazy lotnictwa taktycznego w Datong pod stolicą oraz w Wuhan. Pod bazę Datong podlega 6 brygad, jedna na starych myśliwcach J-7, 4 na średnich samolotach wielozadaniowych J-10 i jedna na ciężkich myśliwcach J-11, czyli klonach Su-27. Z kolei pod bazą w Wuhan podlegają kolejne 2 brygady starych J-7. Dowództwo Teatru Centralnego posiada też 3 dywizje lotnicze, jedną bombową, jedną transportową i jedną VIP. Pod 36. Dywizję Bombową podlegają 2 pułki z bombowcami H-6, zaś pod 13. Dywizją Transportową 3 pułki maszyn, głównie ciężkich, w
tym IU-76 i tankowców IU-78 oraz Y-20. Poza tym, bezpośrednio pod dowództwo Teatru Centralnego podporządkowana jest jeszcze samodzielna 106. Brygada Bombowców H-6. Dowództwo Sił Powietrznych Północnego Teatru Działań, którego obszar odpowiedzialności to terytoria naprzeciwko państw koreańskich, Rosji i Mongolii, podlegają baza lotnicza Dalian i baza lotnicza Yinan. Pod bazę Dalian podlega 8 brygad taktycznych, 2 na J-7, 1 na bombowcach frontowych JH-7, 2 na samolotach wielozadaniowych J-10, 1 na myśliwcach J-11, 1 na samolotach wielozadaniowych J-16 i 1 na najnowszych myśliwcach 5. generacji J-20. Z kolei pod bazę Yinan podlegają 1 brygada J-7, 1 bombowców frontowych JH-7 i 2 wielozadaniowych J-10, a także 1 brygada myśliwców J-11. Ponadto bezpośrednio pod dowództwo Teatru Północnego podporządkowana jest 16. Dywizja Lotnictwo-Specjalnego z Pułkiem Rozpoznawczych Samolotów JZ-8F i Pułkiem Samolotów Wczesnego Ostrzegania KJ-500. Siły te dopełnia Brygada Lotnictwa Transportowo-Ratowniczego. Dowództwo Sił Powietrznych Zachodniego Teatru Działań w Chengdu o ogromnym obszarze odpowiedzialności na terenach naprzeciwko Mongolii, Rosji, Republik Środkowoazjatyckich i Indii podlegają 3 bazy lotnicze. W bazie w Lanzhou podlegają 2 brygady z myśliwcami J-7, 1 z J-11 i 1 z wielozadaniowymi J-16. Z kolei pod bazą w Urumqi podlegają 2 brygady myśliwców J-11, brygada samolotów wielozadaniowych Su-30 MKK i brygada bombowców JH-7. Z kolei w najnowszej, rozbudowywanej dopiero bazie w Lhasa, nieopodal granicy z Indiami, pojawiły się 24 schrony dla samolotów. Wydaje się, że co najmniej w takiej liczbie pojawią się tam myśliwce zdolne do toczenia ewentualnych walk nad Himalajami. A zatem albo maszyny należące do rodziny Su-27, albo najnowszej J-20. Pod zachodni teatr podlega także 4. Dywizja Lotnictwa Transportowego z grupą i 2 pułkami z ciężkimi samolotami Y-20 oraz średnimi Y-8 i Y-9. Dowództwo Sił Powietrznych Południowego Teatru Działań w Gangzhou z obszarem odpowiedzialności naprzeciwko Indochin i Morza Południowochińskiego podlegają 2 bazy lotnicze. Pod bazę lotniczą Nanning podlega Brygada Myśliwców J-7, Brygada J-11, Brygada Bombowców JH-7 i 4 Brygady Samolotów Wielozadaniowych. 2 na J-10, 1 mieszana z J-10 i J-16 oraz 1 z samolotami produkcji rosyjskiej Su-35 i Su-30. Z kolei pod bazę Kunming podlega Brygada Myśliwców J-7 i 3 samolotów wielozadaniowych. 2 na J-10 i 1 na Su-30. Poza tym w południowym teatrze znajduje się 8. Dywizja Lotnictwa Bombowego z 3 pułkami bombowców H-6 i 20. Dywizja Specjalna z samolotami wczesnego ostrzegania i rozpoznawczymi rodziny Y-8, a także 3 samodzielne brygady. 1 tankowania powietrznego, 1 transportowo-ratownicza i 1 systemów bezzałogowych. Dowództwu Sił Powietrznych Wschodniego Teatru Działań w Nanjing z zakresem odpowiedzialności naprzeciwko Tajwanu i Japonii podlegają także 2 bazy lotnictwa taktycznego. Pod bazę Szanghaj podlega 6 brygad, w tym 2 na myśliwcach J-11, 1 na JH-7, 1 mieszana na Su-30 i J-20, 1 na J-10 i 1 na J-16. Z kolei pod bazę Fuzhou podlegają 4 brygady. 2 myśliwskie, 1 na J-7 i 1 na J-11 oraz 2 wielozadaniowe, 1 na Su-30 i 1 na J-16. Siły te uzupełnia 10. Dywizja Lotnictwa Bombowego z 3 pułkami bombowców H-6 i 26. Dywizja Lotnictwa Specjalnego z pułkiem rozpoznawczych JZ-8F i 2 pułkami samolotów wczesnego ostrzegania i rozpoznawczymi. Jak widać, chińskie lotnictwo bojowe jest rozmieszczone po kraju w miarę równomiernie. Wyjątkiem jest ogromny Teatr Zachodni, który stanowi de facto
większość chińskiego interioru i który jest najmniej nasycony jednostkami lotniczymi. Poza jednostkami bojowymi, liczne są w Chinach jednostki szkolno-bojowe. Jeden pułk na J-10, jeden na J-11, jeden na pozostałych platformach dwusilnikowych, czyli Su-30, J-16 i J-20 oraz jeden na maszynach transportowych Y-8. Są to jednostki niezależne od dowództw teatrów, podobnie jak jednostki eksperymentalne, do których zaliczają się grupa testowania uzbrojenia z samolotami J-11 i JH-7, Centrum Testów i Ocen z J-10, J-20 i J-16, Brygada Błękitna, będąca chińską jednostką agresorów i posiadająca samoloty J-10, J-11 i J-16 oraz Brygada Testowa Dronów. Łącznie w chińskich siłach powietrznych jest dzisiaj 8 pułków i Brygada Bombowców Strategicznych H-6 różnych wersji. Są one rozmieszczone na teatrach wschodnim, południowym i centralnym, a zatem najbliżej rejonów, gdzie może dojść do konfliktu Chin z ich sąsiadami albo ze Stanami Zjednoczonymi. Sumując brygady lotnictwa taktycznego podległe pod wszystkie dowództwa, łącznie Chiny posiadają ekwiwalent 13 brygad na średnich myśliwcach J-10, 7 na Su-27 i ich chińskich odpowiednikach J-11, 8 brygad na Su-35, Su-30 i J-16, 5 brygad na najnowszych myśliwcach J-20 i nadal 7 brygad na starych jednosilnikowych myśliwcach J-7 różnych wersji. Do tego dochodzi odpowiednik jednej brygady na myśliwcach przechwytujących J-8 plus 2 brygady rozpoznawcze na wersjach rozpoznawczych J-8, JZ-8F. Jeżeli chodzi o myśliwce bombardujące, Chińczycy mają łącznie 5 brygad myśliwców bombardujących JH-7. Jednostki bojowe Chińczycy mogą wesprzeć 2 pułkami samolotów wczesnego ostrzegania, brygadą samolotów tankowania powietrznego na bazie bombowców H-6, a także powietrznymi tankowcami IU-78 oraz YY-20A na bazie chińskich transportowców Y-20. Do tego dochodzą 4 brygady walki radioelektronicznej, 2 samolotów rozpoznawczych na bazie myśliwców przechwytujących J-8, 4 brygady i pułk rozpoznawczy z lekkimi samolotami Y-5, śmigłowcami Mi-17 i Z-8 oraz 8 pułków transportowych, w tym jeden VIP-owski. Temu ostatniemu towarzyszy też pułk śmigłowców VIP. Osobny temat stanowi chińskie lotnictwo szkolne i treningowe, na które składa się 5 brygad szkolenia wstępnego z samolotami o napędzie tłokowym, 1 brygada do szkolenia pilotów lotnictwa transportowego i aż 17 do szkolenia pilotów myśliwskich z odrzutowcami szkolnymi i szkolno-bojowymi oraz 3 brygady ze starymi myśliwcami J-7. Bezzałogowce sił powietrznych posiadają także 2 brygady bezzałogowców klasy Male, Wing Long 1 i 2 oraz pułk z ciężkimi bezzałogowcami WZ-7, WZ-8 i WZ-10, należącymi do klasy Hale, wysokiego pułapu i dużej długotrwałości lotu. Chińskie bezzałogowce w siłach powietrznych to systemy największe w całych siłach zbrojnych i dysponujące największymi możliwościami, jeżeli chodzi o zasięg czy długotrwałość lotu. Łącznie może być ich w służbie kilkadziesiąt systemów wszystkich typów i służą one głównie do rozpoznania, dozoru i prowadzenia walki elektronicznej, chociaż potencjalnie mogą to być także platformy uderzeniowe, przydatne w konfliktach asymetrycznych. Nic tak nie łączy ludzi jak gry planszowe, a te można kupić w sklepie defense24.pl. Między innymi tą, mojego autorstwa, Orły i Rakiety. Zamów ją teraz, a otrzymasz egzemplarz z moim autografem. Podległa siłom powietrznym obrona powietrzna posiada 1 trójpułkową dywizję i 24 samodzielne brygady, rozmieszczone na terenie całego kraju. Największe ich zagęszczenie w danych rejonach jest proporcjonalne do skupisk mieszkańców oraz obiektów przemysłowo-administracyjnych oraz zagrożeń ze strony ewentualnych agresorów. Dokładna liczba chińskich samolotów, szczególnie bojowych, nie jest znana,
ale szacuje się, że w służbie znajduje się dzisiaj około 1800 odrzutowców bojowych, a zatem o kilkaset więcej niż na przykład w przypadku Rosji. Do niedawna Rosjanie mogli się jeszcze pocieszać, że ich lotnictwo bojowe przeważa pod względem parametrów technicznych. Jednak biorąc pod uwagę, że Chiny mają już 200 samolotów piątej generacji, a Rosjanie 10, takie myślenie stało się od niedawna nieaktualne. W kolejnych latach wydaje się, że przewaga chińska będzie się tylko powiększać i można spodziewać się wyjścia z użytku reszty J-7 i J-8 i zastąpienia ich przez J-20 i pierwsze J-31, które następnie wyprą także najstarsze wersje samolotów J-10 i J-11. Chińczycy nadal mają jednak o kilkaset maszyn bojowych mniej niż mają siły powietrzne Stanów Zjednoczonych, a różnica między USA a Chinami pogłębi się jeszcze, jeżeli dodamy do sił chińskich samoloty bojowe należące do chińskiej marynarki wojennej, a do sił US Air Force odrzutowce bojowe US Navy i US Marine Corps. Dysproporcje te mogą jednak zmaleć. Nawet 200 może być już samolotów piątej generacji J-20 potężny Smog, których produkcja idzie pełną parą już od kilku lat. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, Chińczycy mają już więcej tych maszyn niż Amerykanie F-22. Duże tempo produkcji, które rozpoczęło się jeszcze przed kryzysem COVID, wskazuje, że Chiny uznały swoje maszyny za wystarczająco perspektywiczne i zadowalające pod względem parametrów, a zatem za zdolne do stawienia czoła konstrukcjom amerykańskim. J-20 są już dzisiaj, jak wspomniano, w 4 lub 5 brygadach lotniczych, które są rozmieszczone po jednej na każdym teatrze. Maszyny te wyparły w swoich jednostkach samoloty czwartej generacji J-10, J-11 i Suchoje, a te przeszły z kolei do jednostek posiadających wcześniej stare J-7 i J-8. Ważną konstrukcją w lotnictwie chińskim są też samoloty wielozadaniowe rodziny J-10, stanowiące próbę stworzenia przez Pekin własnego F-16. Chińczykom udało się wdrożyć do służby niemal 500 tych maszyn wersji A, B i C. Trzecim filarem chińskich sił powietrznych są własne klony rodziny Su-27, czyli około 230 J-11, z czego 130 to nowsza wersja wielozadaniowa J-11B i około 270 wielozadaniowych J-16, będących z kolei klonem Su-30. Kilkanaście z nich to unikalne dla Chin samoloty w wersji walki elektronicznej, które nadal są produkowane. Kolejny element lotnictwa chińskiego to samoloty importowane z Rosji w postaci 32 Su-27, 73 Su-30 MKK i 24 najnowszych Su-35. Jak widać, udział rosyjskich produktów w chińskiej flocie jest już bardzo mały i maszyny te nie stanowią nawet technicznej elity, ponieważ nawet Su-35 raczej na pewno ustępuje rodzimemu J-20. Ostatnim elementem są samoloty stare, 30 myśliwców przechwytujących J-8 i 290 J-7 oraz względnie nowoczesne myśliwce bombardujące JH-7 liczące 120 egzemplarzy. 48 J-8 po przebudowie do rozpoznawczej wersji JZ-8F także znajduje się jeszcze w służbie. Jak widać, chińskie lotnictwo taktyczne to już w dużej większości samoloty generacji co najmniej czwartej. Sytuacja ta uległa radykalnej poprawie w ciągu zaledwie kilku ostatnich lat, kiedy to ze służby udało się wyprowadzić ponad 400 J-7 i ponad 100 J-8. Zmiany w tym kierunku będą trwały, ponieważ nie widać końca produkcji J-20, który obecnie jest rozwijany pod względem technicznym i trwają próby łączenia go we wspólne formacje z bojowymi bezzałogowcami. Potężny Smog jest albo klasycznym samolotem przewagi powietrznej, albo myśliwcem przechwytującym z możliwością nawet dokonywania ataków na cele morskie, jak chcą niektórzy. Wkrótce może ruszyć też produkcja jeszcze bardziej masowej maszyny wielozadaniowej piątej generacji, czyli J-31.
Samolot ten zostanie też prawdopodobnie zaoferowany na eksport i trwają też prace nad jego wariantem morskim dla lotniskowców. Już od pewnego czasu w Chinach obserwuje się wstrzymanie produkcji niektórych typów samolotów czwartej generacji, w tym J-10, i spekuluje się, że Chińczykom szkoda już wydawać na nie pieniędzy. Posiadane środki prawdopodobnie wolą oni zachować na maszyny generacji piątej i kolejne programy rozwojowe. Skromniej niż w przypadku chińskiego lotnictwa taktycznego wygląda kwestia bombowców strategicznych. Chiny od wielu lat rozwijają sędziwy projekt sowieckiego bombowca Tu-16, którego lokalna wersja nosi wspomniane oznaczenie H-6. Maszyn tych różnych wersji, z czego najnowsza to wprowadzany dopiero H-6N, jest łącznie 176. Z uwagi na ograniczone osiągi, takie jak zasięg czy użytek uzbrojenia, nie są one jednak w stanie poważnie zagrozić dalej położonym bazom potencjalnego przeciwnika. I są to maszyny gorsze niż B-52 czy nawet Tupolew Tu-95. Trwa jednak oczekiwanie na nowy superbombowiec przyszłości w postaci H-20. Maszyna ta będzie prawdopodobnie przypominać amerykańskiego B-2 Spirit i znacznie rozszerzyć zdolności do rażenia strategicznego. Jednak jak dotychczas nie ujawniono nawet jej wyglądu i możliwe, że jej program jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie. Flota samolotów bojowych może być wsparta ponad 20 maszynami tankowania powietrznego, tym 10 bombowcami H-6 przebudowanymi do wersji U, 3 rosyjskiej produkcji Iłami-78, a także 8 samolotami rodzimymi YY-20A, czyli maszynami tankowania na bazie ciężkich samolotów transportowych Y-20. Możliwości bojowe floty zwiększają znacznie samoloty wczesnego ostrzegania, w tym 4 KJ-200, 20 KJ-500, 4 KJ-2000, a także 5 samolotów dowodzenia, w tym 2 na bazie Boeinga 737 i 3 na bazie średniego samolotu transportowego Y-8. Do walki elektronicznej poza J-16 wykorzystywanych jest 17 samolotów bazujących na Y-8 w różnych konfiguracjach, a do rozpoznania elektronicznego 4 samoloty z zabudową na bazie Tupolewa Tu-154. W lotnictwie transportowym szacuje się, że wykorzystywanych jest łącznie około 270 maszyn, w tym 70 ciężkich, z czego 20 to Iły-76, a aż 50 to świeżo wybudowane Y-20. W segmencie średnim Chińczycy mają 60 maszyn Y-8 i Y-9, czyli rozwojowych wersji AN-12 i odpowiedników Herkulesa w jednym, a w segmencie lekkim posiadają Chiny 110 samolotów, w tym 70 Y-5, czyli dalekich klonów poczciwych Antonowów AN-2 i 40 Y-7. Do tego dochodzi flota 30 samolotów VIP-owskich, 3 Airbusy A319, 9 Boeingów 737, 5 bombardierów CRJ-200, 5 CRJ-700 i 8 Tu-154. Flotę VIP uzupełnia około 10 śmigłowców Super Puma, a z wiropłatu w siłach powietrznych służy także 18 transportowych Z-8, 20 Z-9 i kilka Mi-17. Pozostałe śmigłowce służą w siłach lądowych i marynarce wojennej. Flota samolotów szkolnych jest ogromna i liczy około 1000 maszyn, w tym kilka CJ-6 do szkolenia wstępnego, kilkanaście szkolnych wariantów transportowych Y-7, około 200 myśliwców J-7, 350 poddźwiękowych odrzutowców JL-8 Karakorum, 30 samolotów szkolnych JL-9 stworzonych na bazie myśliwców J-7 i ponad 50 najnowszych JL-10. Te ostatnie przypominają wizualnie najnowsze samoloty szkolenia zaawansowanego na świecie, M346 Master i JAK-130. Nie są one jednak ich kopiami i mają budowę bardziej smukłą i inaczej położone są ich silniki odrzutowe. Maszyny te są obecnie produkowane na potrzeby własne
i wydaje się, że z czasem zdominują flotę odrzutowców szkolnych i to na nich będą uczyli się przyszli piloci chińskich samolotów piątej generacji. W obronie powietrznej podległej siłom powietrznym wykorzystywanych jest około 900 systemów. Większość, ponad 640 wyrzutni, to systemy klasyfikowane w Chinach jako rozwiązania dalekiego zasięgu. 260 to wywodzące się od rosyjskich S-300 HQ-9 wersji A i B. Kolejnych 130 to jeszcze nowsze HQ-22, a pozostałe 200 to rosyjskie S-300 wersji PMU, PMU-1 i PMU-2. Liczbę tę zamykają 32 wyrzutnie systemu S-400 Triumph. W obronie powietrznej średniego zasięgu wykorzystywanych jest 120 systemów HQ-12, a w segmencie zasięgu krótkiego około setki HQ-6 bazujących na technologiach włoskiej rakiety lotniczej Aspide, przypominającej wycofane już dawno amerykańskie pociski Sparrow. W segmencie bardzo krótkim wykorzystywana jest z kolei stara lufowa artyleria z armatami PG-59, czyli odpowiednikami sowieckich S-60. Ich znaczenie jest jednak marginalne. Jak widać, chińskie siły powietrzne to formacja o ogromnym potencjale wspartym rodzimym przemysłem, technologiami i nauką. W ciągu ostatnich lat państwo środka zdołało wykonać olbrzymi skok i zerwać z wizerunkiem formacji przestarzałej. Zerwano jednocześnie z polityką kupowania sprzętu rosyjskiego, który stanowi obecnie mniej niż 10% wszystkich używanych samolotów i tylko nieco więcej w przypadku systemów obrony powietrznej. Ostatnie zakupy w Rosji, 24 Su-35 i 32 systemy obrony powietrznej S-400, zostały najwyraźniej dokonane tylko po to, aby skopiować ostatnie unikalne rozwiązania techniczne, jakie mogli jeszcze mieć Rosjanie. Wielkim, choć często niedostrzegalnym przełomem było stworzenie przez Chińczyków wydajnych ekonomicznie silników odrzutowych do myśliwców. Ostatecznie uniezależniło to Beijing od Moskwy. Chińczycy być może wyprzedzili też swojego azjatyckiego junior partnera, jeżeli chodzi o tworzenie precyzyjnej amunicji lotniczej, a już na pewno w dziedzinie bezzałogowców. W najbliższych latach różnica w potencjale sił w Azji będzie się tylko pogłębiała. Sukcesem było nie tylko wprowadzenie maszyn bojowych, ale na przykład także własnych nowoczesnych samolotów transportowych, wczesnego ostrzegania i tankowania powietrznego. Ostatnim wielkim wyzwaniem wydaje się wprowadzenie masowe uniwersalnego samolotu wielozadaniowego J-31, a jeszcze większym bombowca nowej generacji z cechami stealth i zdolnością do wykonywania uderzeń na dużych dystansach. Pod tym ostatnim względem możliwości Chin nadal wyglądają dość skromnie i muszą się tu one opierać głównie na technologiach rakietowych. Wszystko to wydaje się jednak kwestią czasu, a Chińczycy twierdzą, że prowadzą jeszcze dalej idące programy, w tym nawet myśliwca szóstej generacji.